10 dorosłych psiaków i 5 szczeniaków. Tak wygląda obecny spis mieszkańców przytuliska dla bezdomnych czworonogów. Na terenie Brzozowego Rancha na ulicy Wielopolskiej w Dębicy, gdzie niedawno przeniesiono zwierzęta, schronienie znajdują także koty, konie i osły. Potrzeby, tak jak i inwentarz, są spore, szczególnie, że robi się coraz zimniej. Potrzebna nam jest tak, mokra karma, mogą być też koce. Przychodząc do nas, mogą też coś przynieść od siebie, na przykład suchą karmę. Wszystko jest mile widziane. Pobyt w schronisku to nie tylko miejsce w kojcu i miska z karmą. W Brzozowym Ranchu psiakom świadczona jest także podstawowa opieka weterynaryjna. Pieski są automatycznie, jak przyjeżdżają do nas, te nowe przechodzą kwarantannę 14 dni i w tym okresie są odrobaczane, musimy je odpchlić i za parę dni oczywiście je szczepimy po kwarantannie, przeprowadzamy zabiegi kastracji i sterylizacji. Wszyscy włochaci milusińscy z Brzozowego Rancha czekają na nowy, kochający dom. Jeśli jednak nie możesz wziąć psiaka pod swój dach, to i tak możesz pomóc. W przytulisku funkcjonuje wolontariat. Wystarczy przyjść, wziąć sierściucha na spacer i spędzić z nim trochę czasu. Nie zapomnij zabrać ze sobą małego prezentu, bo przecież w gości nie przychodzi się z pustymi rękami. Pomagajmy wszystkim psiakom, bo to też mają uczucia, tak?